firm, które używały do produkcji swoich wyrobów tej soli nie spożywczej, ale przemysłowej? Oczywiście jego niechęć do ujawnienia tej listy prowokuje tylko rozmaite podejrzenia. Nie rozumiem, dlaczego tak postępuje. Czy to jest praktyczne zastosowanie tej poprawki z nadwrotowskiego o ograniczeniu dostępu do informacji publicznej, jeżeli zagrożony jest interes gospodarczy? Ja nie sądzę, żeby interes gospodarczy był zagrożony ujawnieniem tej listy, natomiast zwraca uwagę reakcja zagranicznych odbiorców soli. Między innymi Czesi już informują, że być może wprowadzą embargo, dlatego że nie wszystkie elementy są jasne. Czy to jest tak, że tutaj jest konflikt pomiędzy interesem producenta i konsumenta i czy w tym wypadku jednak interes konsumenta nie powinien być ważniejszy? Oczywiście w każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z konfliktem między producentem a konsumentem, władze publiczne powinny stać po stronie konsumenta. Panie premierze, a co oprócz kwiatków kobiety powinny dostać na Dzień Kobiet czy w najbliższej przyszłości? Powinny dostać więcej miłości, a więc miłości ze strony mężów, albo miłości ze strony przyjaciół, ze strony własnych dzieci. Więcej przyjaźni, więcej uczucia i więcej praw. Dlatego, że dzisiaj wiele kobiet nie otrzymuje goździków, natomiast otrzymuje wymówienia z pracy albo nowe umowy, które pogarszają ich warunki pracy i płacy. Czy jakieś ustawy SLD ma gotowe, bądź będzie przygotowywać, które na przykład zrównają płace? Myśmy już złożyli stosowne propozycje, natomiast przypomnę, że pionierką w tej sprawie była pani Jaruga Nowacka, pełniąca w moim rządzie funkcję pełnomocnika rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. I ona przeforsowała między innymi zmiany w kodeksie pracy, które powodują większą równość w traktowaniu kobiet. Ona przeforsowała pierwszą ustawę zwalczającą przemoc w rodzinie i szereg programów rządowych, które do dzisiaj są aktualne. A co z tym świętem? No, proszę pamiętać, że do 1993 roku 8 marca był w Polsce świętem państwowym. Nie dniem wolnym od pracy, ale świętem państwowym. I myślę, że dobrze byłoby, żeby przywrócić to święto, dlatego że walka polskich kobiet o ich prawa się nie skończyła. Co więcej, im dłużej w Polsce rządzi prawica, tym problemy kobiet są coraz większe. Ale czy takie święto może im pomóc w walce o swoje prawa? Tak, dlatego że przy tej okazji zawsze te problemy są mocniej artykułowane. O nich się nie zapomina, o nich się mówi i przypomina. My w ubiegłą niedzielę zorganizowaliśmy wielkie spotkanie kobiet, które właśnie dyskutowały o przemocy zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Do Warszawy przyjechało 5 tysięcy kobiet z całej Polski. Szkoda, że media praktycznie rzecz biorąc ukryły to spotkanie. A propos właśnie tego święta. SLD na swoich listach kiedyś miał więcej kobiet na ważnych stanowiskach, teraz mniej. Z jednej strony przywrócenie święta państwowego, a z drugiej strony, a co z kobietami w sojuszu? My parytet 30% mieliśmy już od dawna. Teraz na niedawnej konwencji zwiększyliśmy ten udział do 35%. Będziemy starali się, żeby dojść do 50% i tak konstruować listy wyborcze, żeby co najmniej połowa to były kobiety. Tylko, że to nie są stanowiska z nominacji. Potem przychodzą wybory i decyduje mechanizm demokratyczny. Więc na to już nie mamy wpływu. My możemy kobiety wprowadzać na listę, ale nie my ich wybieramy. Potem już wyborcy decydują, kto jest posłem, a kto nie jest posłem. Mam jeszcze pytanie. Platforma Obywatelska chce zmienić projekt ustawy dotyczących fundacji politycznych, czyli subwencji think tanków, od 5 do 25%, czyli nieco łagodniej. Czy to jest w ogóle dobry pomysł? To jest krok w dobrym kierunku, tylko że szkoda, iż w ubiegłej kadencji Platforma przeprowadziła ustawę, która obcięła
subwencję o 50%. I to może powodować, że w partiach politycznych będzie opór w stosunku do tej inicjatywy, no w dużej części zrozumiały. Ja kierunkowo uważam, że to jest dobre rozwiązanie i byłoby dobrze, gdyby każda partia, która otrzymuje dotacje z budżetu państwa, była zobowiązana do tworzenia fundacji czy jakichś think tanków, które pogłębiałyby wiedzę w społeczeństwie o problemach parlamentaryzmu czy kwestiach demokracji, funkcjonowania demokracji. To by też spowodowało, że partie nie wydawałyby pieniędzy na rozmaite spoty reklamowe, tylko inwestowałyby w edukację obywatelską. I z tego punktu widzenia to jest dobry pomysł. No tak, ale PSL pomimo wszystko mówi absolutnie nie, bo i tak mają problemy i taką swoją własną dziurę, możemy to nazwać budżetową. Im to nie pasuje. No my też mamy problemy finansowe. Jak powiadam, Platforma popełniła błąd, bo trzeba było najpierw przeprowadzić ustawę o fundacjach politycznych, a potem zastanawiać się nad cięciem wydatków na partie polityczne. Ponieważ odwrócono tą kolejność, to dzisiaj będzie trudniej tę ustawę uchwalić w Sejmie.